Nazywam się Jacek Wojtysiak, jestem pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Znajdujemy się właśnie na pikniku filozoficznym w Ogrodzie Saskim w Lublinie, organizowanym przez czasopismo Filozofuj, zatytułowanym In Garden in the Saxon Garden. W ten sposób chcemy uczcić 50-lecie śmierci wybitnego, a może nawet najwybitniejszego polskiego filozofa w całych dziejach naszego kraju, naszego państwa, Romana Witolda Ingardena. Notabene Ingarden przez pewien czas przebywał w Lublinie, gdzie uczył w jednym z lubelskich gimnazjów. Kim był Ingarden? Dlaczego on jest tak ważny? Dlaczego chcemy o nim tutaj mówić? Otóż Roman Ingarden studiował przede wszystkim fenomenologię Edmunda Husserla w Niemczech. Zaczął studia we Lwowie, ale później zainteresował się Edmundem Husserlem i jego fenomenologią. Otóż do Husserla, do Göttingi zmierzali z całej Europy różni studenci, filozofowie, którzy szukali czegoś nowego w filozofii. Otóż Edmund Husserl powiedział, że ma coś nowego do zaoferowania, że chce spojrzeć na świat świeżym, nowym okiem, chce wrócić do rzeczy. Chcę, żebyśmy na nowo popatrzyli na wszystko, co nas otacza, szukając istoty każdej rzeczy, którą widzimy. Husserl uważał, że istnieje wiele, wiele rodzajów doświadczenia, nie tylko doświadczenie zmysłowe, na którym opierają się nauki przyrodnicze. Oprócz tego istnieje doświadczenie własnej świadomości, istnieje doświadczenie cudzej psychiki, istnieje doświadczenie przedmiotów estetycznych. Otóż Roman Ingarden wraz z innymi studiował Edmunda Husserla, poddawał się tym różnym rodzajom doświadczenia i starał się złapać istotę tego, co w tych różnych rodzajach doświadczenia jest dane. W szczególności najbardziej go zainteresowało go doświadczenie estetyczne, ale inni fenomenologowie interesowali się innymi doświadczeniami. Na przykład jego przyjaciółka Edyta Stein zwróciła uwagę na doświadczenie cudzej psychiki, a później na doświadczenie religijne. I to doświadczenie religijne radykalnie zmieniło jej życie. No, wiemy, że później wstąpiła do zakonu, później poddała się męczeńskiej śmierci w Auschwitz, więc to miało ogromny wpływ na jej życie. To doświadczenie religijne no, też było bardzo ważne dla takich myślicieli, jak na przykład Karol Wojtyła, który także tu w Lublinie wykładał. Roman Ingarden był świadomy tej ogromnej różnorodności doświadczeń, ale właśnie jak powiedziałem, skupił się przede wszystkim na doświadczeniu estetycznym i jego teksty na temat rozmaitych dzieł sztuki, opisał chyba wszystkie odmiany dzieł sztuki, są dzisiaj znane i cytowane w całym świecie wśród specjalistów, którzy zajmują się sztuką. Chciałem powiedzieć parę słów na temat jego koncepcji dzieła sztuki, ale ta koncepcja jest oparta na szerszej koncepcji, koncepcji czterech sposobów istnienia albo czterech odmian bytu. Otóż pomoże nam w tym ten oto tutaj rysunek. Rysunek przedstawia Romana Ingardena. Autorką rysunku jest pani Hanna Urbankowska, która na podstawie zdjęcia zrekonstruowała podobiznę Romana Ingardena, ale zrobiła to w pewnym zamysłem artystycznym, który jednocześnie przedstawia główny zarys filozofii Romana Ingardena. Otóż tutaj mamy Romana Ingardena realnego, czyli Romana Ingardena jako część świata przyrody i świata psychiki, jako jeden z bytów, który należy do czasoprzestrzeni, tak moglibyśmy dzisiejszym językiem powiedzieć, jako człowieka, który miał pewien czas w swoim życiu, swoją przeszłość, swoją przyszłość, swoją teraźniejszość, swoje określone lata życia. Był pewnym fizycznym bytem w obecnym świecie, który to fizycznym bytem wiązała się jego świadomość. Ale otóż zwróćmy uwagę na to, że Roman Ingarden trzyma tu w ręce, no powiedzmy taki medalion. To jest właśnie jakieś małe dzieło sztuki, które odzwierciedla tego realnego Ingardena. Otóż dzieła sztuki, takie jak właśnie ten medalion, jak obrazy, jak rzeźby, Ingarden nazwał przedmiotami czysto intencjonalnymi. Dlaczego taka nazwa? Otóż zwróćmy uwagę, że ten medalion
też jest częścią świata fizycznego. To jest kawałek jakiegoś kruszca, na którym wyrzeźbiono lub wymalowano podobiznę Ingardena. Przez ten kruszec, przez ten może kawałek metalu, czy jakiegoś innego materiału, ten medalion należy do świata realnego. Ale przez to, co tam jest namalowane, należy do innego świata, świata intencjonalnego. Otóż my musimy zrozumieć, co tam właśnie się na tym medalionie znajduje. Powiedzmy, gdybyśmy w tym parku znajdują się różne rzeźby i zdarzało się, widziałem, jak na tych rzeźbach siadały ptaki, czy chodziły po nich koty. Dla tych zwierząt te rzeźby to nic innego jak kolejna przeszkoda w świecie. Jak zwykły kamień pełni podobną funkcję. Natomiast dla ludzi, którzy przechodzą w tym ogrodzie, te rzeźby mają jakiś sens, jakąś funkcję, one coś przedstawiają, niosą jakieś pewne treści. I w ten sposób te kamienie nie są już tylko częścią świata realnego, one są czymś więcej. My musimy nadać im jakiś sens. Sens ten nadał autor, my ten sens odczytujemy. I dlatego te dzieła nazywamy intencjonalnymi, bo wymagają naszej intencji, naszego specjalnego nastawienia, żeby je zrozumieć. My coś do nich dodajemy. Dodajemy przez nie coś do tego świata, w którym się znajdujemy. I po trzecie, mamy tutaj przedmiot idealny. No, ktoś może zinterpretować, że ten Ingarden w tym kółeczku na górze, no to jest po prostu jego obraz, ale potraktujmy, autorka po prostu nie mogła inaczej przedstawić przedmiotów idealnych niż postaci, coś w rodzaju tutaj obrazu, ale załóżmy, że ten obraz znajduje się nad Ingardenem i on ilustruje pewien ideał Ingardena takim, jakim on miał być, jakby wzorzec Ingardena, który dopiero w świecie realnym się tutaj zrealizował. Otóż Ingarden twierdził, że oprócz przedmiotów realnych i słabszych od nich, najsłabszych przedmiotów intencjonalnych, istnieją jeszcze silniejsze przedmioty, które on nazwał idealnymi. One przypominają przedmioty, idee platońskie. To są jakby wzory dla wszystkich przedmiotów realnych w świecie. Wzory, które mogą lub nie się zrealizować, mogą się lub nie zrealizować się w większym lub mniejszym stopniu. I tu tak troszeczkę obrazowo przedstawiony została idea Ingardena, która zrealizowała się w tym oto tutaj realnym Ingardenie. Otóż, czyli widzą Państwo, mamy trzy sposoby istnienia, czy trzy stopnie bytu, czy trzy rodzaje bytu. Najsłabszy byt czysto intencjonalny, który istnieje o tyle, o ile o nim myślimy, o ile nadajemy sensy pewnym przedmiotom realnym, sensy lub jakiejś treści. Silniejszy przedmiot realny, tutaj właśnie jest Roman Ingarden jako przedstawiciel bytów realnych. Mogą to być drzewa, rośliny. I na samej górze przedmiot idealny, jako właśnie idea, jako jakiś doskonały wzorzec tych wszystkich przedmiotów, które mamy tutaj w świecie. No, brakuje na tym rysunku jeszcze, ale nie sposób wszystko zmieścić, przedmiotu czy bytu absolutnego. Otóż Ingarden mówił, że istnieje jeszcze najsilniejsza odmiana bytu, przynajmniej może istnieć najsilniejsza odmiana bytu, czyli byt absolutny, byt wieczny, byt, który nie ma początku ani końca, istnieje sam z siebie, jest od niczego niezależny, czyli mówiąc językiem religijnym, po prostu Bóg. Czyli wtedy mielibyśmy te cztery szczeble bytu, najsilniejszy byt absolutny, który w języku religijnym odpowiada Bogu, potem byty idealne, które odpowiadają platońskim ideom, również wśród bytów idealnych znajdują się przedmioty matematyczne, później bogactwo bytów realnych i na samym końcu najsłabsze byty intencjonalne. Proszę zwrócić uwagę, że te byty intencjonalne mają takie dwie warstwy. Jedna warstwa to są właśnie fragmenty świata realnego, na przykład właśnie kamień, na przykład płótno, na przykład kartka papieru, jak na przykład właśnie ta książka, no to są po prostu zestaw kartek papieru, ale one mogą być częścią tylko i wyłącznie świata realnego, jak dla kota, dla psa,
Natomiast dla nas, którzy rozumiemy na przykład język, w którym ta książka została napisana, ten przedmiot to jest coś więcej. My czytamy tą książkę, my czegoś się dowiadujemy, uchwytujemy różne sensy, które w tej książce są zapisane. Otóż Roman Ingarden szczególnie opracował właśnie te najsłabsze rodzaje bytu, czy te przedmioty intencjonalne. To jest jego zasługa. Najwięcej o tym napisał. To są bardzo interesujące, bardzo ciekawe byty. Zwróćmy uwagę, że one mają trzy funkcje. Pewne byty intencjonalne, jak książki naukowe, mają nam w jakiś sposób odzwierciedlać świat realny. Podręczniki mówią nam, jaka jest struktura świata, jak świat jest zbudowany. Więc dzięki tym bytom intencjonalnym dowiadujemy się czegoś o świecie realnym. Po drugie, przedmioty intencjonalne mogą wywoływać w nas doświadczenie aksjologiczne, doświadczenie wartości, ukazywać nam takie wartości jak piękno w przypadku doświadczenia estetycznego lub dobro w przypadku doświadczenia moralnego albo zło, kiedy chcą przestrzegać nas przed złem. No i po trzecie, niektóre byty realne, jak projekty techniczne, projekty architektoniczne, mają dopiero planować to, co może powstać w świecie realnym. Na przykład mamy projekt domu, projekt budynku, on dopiero pokazuje to, co może być. Jeżeli my ten projekt zaakceptujemy, zaczniemy go realizować, to w świecie realnym powstanie nowy budynek, który jest odzwierciedleniem właśnie tego projektu. Roman Ingarden nie tylko pisał o bytach intencjonalnych, ale tworzył byty intencjonalne. Najważniejsze z nich to są dzieła sztuki. Ich funkcja to jest przede wszystkim wywoływanie doświadczenia estetycznego, doświadczenia piękna. Roman Ingarden grał na fortepianie. Roman Ingarden pisał wiersze, także opowiadanie, także robił zdjęcia. Fotografika była jego pasją, jego hobby. Obecnie w Krakowie jest wystawa bardzo dużej ilości zdjęć, które on wykonał i które zostały w jego archiwum. Czyli jak widzimy, on żył w świecie sztuki, w świecie intencjonalnym. To była jego pasja. On doskonale ten świat rozumiał. Nie tylko w nim uczestniczył, ale potrafił pisać, potrafił wejść w jego istotę. Ale dlaczego byty intencjonalne są tak ważne? W jednej ze swoich esejów Ingarden zaproponował pewien eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, mówił Ingarden, że nagle giną z tego świata wszystkie przedmioty intencjonalne. Wyobraźmy sobie, że giną wszystkie dzieła sztuki. Wyobraźmy sobie, że ten park jest pozbawiony rzeźb. Są tylko drzewa. I to drzewa, o które nikt nie dba. One rosną tak, jak na to pozwala przyroda, ale nikt tutaj nie przycina trawy. Wyobraźmy sobie, że giną państwa. Wyobraźmy sobie, że giną projekty. Wyobraźmy sobie, że giną dzieła naukowe, dzieła literackie, pierwsze książkę, jaką napisał Ingarden, poświęcił właśnie dziełu literackiemu. Wyobraźmy sobie, że to wszystko ginie. Ingarden pyta, kim wtedy będziemy? Kim będziemy jako ludzie, którzy nie słuchają muzyki, nie czytają wierszy, nie czytają gazet, nie czytają książek naukowych, którzy nie oglądają rzeźb? Kim my wtedy będziemy? Otóż jego odpowiedź jest taka, że na pewno nie będziemy tymi samymi ludźmi, jak byliśmy wcześniej. A nawet dodaję mocniej, nie będziemy w ogóle ludźmi. Otóż to, co odróżnia człowieka od świata przyrody, to, co odróżnia ludzi od zwierząt, to jest tworzenie przedmiotów intencjonalnych. Bez tego nie bylibyśmy ludźmi. Na tym polega nasza swoistość. Pomijam cały proces, który doprowadził do powstania człowieka. Pomijam, że są kultury bardziej rozwinięte i mniej rozwinięte, ale tam jest człowiek, tam gdzie jest kultura.
człowieka wyróżnia kultura, a kultura no to jest właśnie zespół przedmiotów intencjonalnych, które my wytwarzamy i odczytujemy. I bez nich nie bylibyśmy ludźmi, bez nich nie moglibyśmy żyć jako ludzie. I to jest niesamowite. To jest to, co Ingarden wniósł istotnego do rozumienia człowieka. Ale co jeszcze jest tu tak bardzo ważnego? Otóż Ingarden twierdzi, że my ludzie znajdujemy się na pograniczu dwóch światów. Świata realnego, a zwłaszcza świata przyrodniczego. I w tym świecie my się czujemy obco, my się czujemy, że to nie jest nasz w pełni świat, my jesteśmy kimś więcej. Ale z drugiej strony dążymy do tego świata wyższego, świata idealnego, a może świata absolutnego, dążymy do bytu absolutnego, do Boga. Ale ten świat znowu, czy ta rzeczywistość jest dla nas jakby za wysoko, ona jest za wysoka, za wspaniała. I tam też czujemy się obco. Świat przyrody jest dla nas za niski, świat idealny czy byt absolutny jest dla nas za wysoko. My jesteśmy gdzieś tak pomiędzy. Wychodzimy z tego pierwszego świata, z tej pierwszej rzeczywistości i dążymy do tego drugiego świata, do tej drugiej rzeczywistości. Jesteśmy gdzieś pomiędzy. To jest, taka jest nasza ludzka kondycja, ona wiąże się z tragediami, z naszymi ciężkimi przeżyciami, ale też wzniosłymi przeżyciami, z naszym sensem życia, prawda? Na tym to nasze życie właśnie polega, na byciu między tymi dwoma światami, na wychodzeniu z tego niższego ku temu wyższemu. I w tym właśnie ogromną rolę odgrywają przedmioty intencjonalne. Właśnie one są łącznikami między tymi dwoma światami. Po to je tworzymy. Po to tworzymy właśnie na przykład dzieła sztuki, żeby w nich z jednej strony one są częścią świata realnego, muszą mieć fundament w postaci papieru, w postaci bryły kamiennej, w postaci płótna, ale z drugiej strony one nam ukazują coś więcej. Właśnie tym coś więcej to są ideały, to jest świat wartości. I właśnie one nam pokazują ten świat wartości, one nam pokazują owo coś więcej. I dlatego przedmioty intencjonalne odgrywają ogromną rolę w naszym życiu, bo one pokazują naszą kondycję, naszą tą dwuwarstwowość, bycie w świecie materii i bycie w świecie wartości. Czy można powiedzieć więcej, bycie w świecie ducha. One nam to pokazują. Bez nich byśmy sobie tego nie uświadamiali i byśmy nie praktykowali tak właśnie naszego życia jako tego życia między, jako tego życia wznoszącego się do wartości, do świata ducha. Roman Ingarden, pozwolę sobie zakończyć cytatem z jednego z jego esejów, kończy właśnie jeden ze swoich esejów następujących. Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku i wyrastaniu ponad nią człowieczeństwem i rolą człowieka jako twórcy wartości. Bez tej misji, bez tego wysiłku wyrastania ponad samego siebie, człowiek zapada z powrotem i bez ratunku w swoją czystą zwierzęcość, która stanowi jego śmierć. Otóż, czy my będziemy bytami bardziej zwierzęcymi, bardziej biologicznymi, czy bardziej ludzkimi, tymi wyższymi, zależy od nas. I jeżeli my chcemy być czymś więcej niż przyroda, nie chcemy popaść, jak to Ingarden pisze, tylko w naszą zwierzęcość, musimy tworzyć kulturę. I im ambitniejsza będzie ta kultura, im wspanialsza będzie ta kultura, im więcej będzie w niej prawdy, czyli odzwierciedlania, i piękna, i dobra, prawda ma odzwierciedlać rzeczywistość, piękno i dobro ma pociągać nas ku wyższym ideałom. Im więcej będzie w tej naszej kulturze prawdy, dobra i piękna, tym my będziemy bardziej ludźmi. Będziemy wychodzić ze zwierzęcości ku człowieczeństwu. My będziemy odsłaniać czy wychodzić ku wyższemu światu, ku światu wartości, ku światu ducha. Być może nawet ku samemu Bogu. I właśnie o to w tym cytacie przede wszystkim chodzi i to jest chyba przesłanie koncepcji człowieka Romana Ingardena. Filozof ten jest szczególnie bliski nie tylko dlatego, że zafascynowałem się jego twórczością, znakomitą, głęboką, bardzo mądrą, ale można powiedzieć od swojego filozoficznego dzieciństwa, od czasów studiów Roman Ingarden mi towarzyszy. Otóż mój mistrz, profesor
Antoni Stępień był uczniem Ingardena, wielokrotnie się z nim spotykał, wielokrotnie go odwiedzał, także Ingarden odwiedzał Lublin, mamy tutaj zdjęcia przez niego wykonane. Jak mówiłem, bardzo lubiał fotografikę. Tutaj jego syn zaprojektował jeden z budynków w Lublinie, był architektem, a więc też tworzył swoiste dzieła sztuki, bardzo interesujące dzieła architektury, jest bardzo interesującym dziełem sztuki. No i byłem właśnie wychowany, można powiedzieć, filozoficznie w takim kulcie Ingardena. Jego obraz, jego zdjęcie wisiało zawsze w naszej katedrze wśród największych filozofów historii ludzkości, począwszy od Platona i Arystotelesa i świętego Tomasza i Brentane czy George'a Edwarda Moore'a. To właśnie jego zdjęcie wisiało, zawsze patrzyło na nas, kiedy razem z kolegami czytaliśmy jego dzieła, tłumaczone przez profesora Stępnia. No, dzisiaj tak się złożyło, że ja prowadzę tę katedrę i to zdjęcie ciągle tam jest. I przypomina nam o sprawach najważniejszych, przypomina nam o misji filozofii, że w filozofii właśnie chodzi o prawdę, a do tej prawdy, prawdy o człowieku należy to, że tworzymy dzieła intencjonalne i mają one nas wieść ku dobru i piękno.